Yo, 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 Witam serdecznie bardzo w kolejnym materiału na moim kanale Blasie Podogo. Oczywiście z tej strony witam was w dzisiejszym odcinku. W momencie, kiedy ten film jest puszczony na YouTube, jestem aktualnie na zgrupowaniu kadry narodowej naszej FIFA w Warszawie. Także nie mam możliwości nagrania nagród za Division Rivals i będę tam aż do piątku. Także z materiałami będziemy teraz troszkę opóźnieni, ale oprócz tego dzisiejszego postaram się jeszcze dzisiaj w nocy przed wyjazdem jeszcze jeden dla was zrobić. No i od soboty już będzie normalnie. Natomiast normalnie nie było na liście, Transferowej w moim klubie, bo wreszcie udało mi się zrobić jakieś fajne monety. Oczywiście nie było to za Division Rivals nagrody, za Food Champions, nic z tych rzeczy. Po prostu za handel. Ja się za dobrego handlarza, a mimo to nie uważam, nie będę wam dawał żadnych rad, no bo nie ma co zrobić tutaj. Nie jestem ekspertem, no to nie będę się w danym dziedzinie wypowiadał, prawda? Wydaje mi się, że tego akurat powinno się trzymać bardzo dużo osób. Tak samo mam z poradnikami. Mimo, że według wielu z Was w tę grę potrafię grać dosyć dobrze, to nie czuję się aktualnie na tyle, żeby robić dla Was poradniki. Nie każdy dobry piłkarz jest dobrym trenerem. Takie porównanie. Nie mówię, że tego nigdy na moim kanale nie będzie, bo będzie na pewno. Tylko chciałbym to zrobić w troszkę lepszej, no i bardziej dla Was ciekawszej formie. Cały ten zysk pochodzi od jednego gościa, Jamesa Werner, którego w momencie skupowania brałem za 13,5 do 14, maksymalnie 14 tysięcy monet w momencie sprzedaży wczoraj. Jego cena na PlayStation oscylowała w granicach 28,5 tysiąca monet. Przebitka dwukrotna. Także Dorobiłem się, żeby wymienić całą lewą stronę w moim składzie, i tak te się wydarzyło. Powrócił legendarny Ivan Cordoba, czyli jeden z lepszych środkowych obrońców w tej grze. który nie jest ikoną, jest one zdecydowanie gorsze od Marcela Dessa, ale zdecydowanie lepszy od pozostałych kart tego typu, jak chociażby najnowszy Klosterman, którym nienawidzę grać. A miałem okazję przetestować do tego Cassie, czyli jeden z najlepszych, jak ty najlepszy aktualnie, pomocnik grze w stosunku jakoś do cena. Zaledwie 150 tysięcy monet za Fronka. To jest fantastyczny pomocnik, naprawdę serdecznie go polecam. Moją opinię o Teorendezie na pewno już znacie. Mój ulubiony lewy obrońca w tej grze. Wolę go yy, nawet od bardziej od Mendiego, od Alfonso Davisa No i jak widzicie, na koncie mam aktualnie 120-130 tysięcy monet. Także na weekend na Füchempy będę miał jeszcze Teorendeza w wersji Inform. Tutaj 86. No i Neymar. Wrócił Neymar w wielkim stylu na razie. 12 spotkań, 6 bramek, yy, przepraszam, 12 bramek, 6 spotkań w 9 spotkaniach, tak? 12 bramek, 6 asy w 9 beczach, nieważne, widzicie to. Za Viniciusa Juniora w wersji sif Niestety, czym dalej w las, tym bardziej jego strzały, no, są po prostu niedopuszczalne na takowym poziomie Vinicius. Najlepsza karta w grze, już chyba co dużo razy użyłem tego sformułowania, ale jest na pewno jedna z lepszych kart w tej grze jako zmiennik w najlepszych składach. Do pierwszego raczej nie, także jest ten Neymar, który ma oczywiście zielonego linka, nie z Ginolą, ale z Pele, który nadal w składzie jest, i wydaje mi się, że jeszcze długo będzie. Całą resztę bardzo dobrze znacie. Także możemy sobie przejść do małego testu w dzisiejszym odcinku. Nie będzie to byle jaki test, będzie to wyjątkowy mecz. Magiczne, magiczny próg do przebicia. 2000 punktów, zaledwie 6 punktów mi brakuje do niego. Także albo trafimy na kozaka, który nawet to nam plus 6, w co wątpię, bo po prostu takie Was spotkanie wygramy. No, raczej poszedłbym w drugą opcję. Aha. Czegoś takiego jeszcze nie widziałem, wywaliło mi serwery przy chęci wyszukania rywala, co to było? Równo za godzinę, 19.45, aktualnie u mnie na radarze, roz... a nie, chyba Liga Mistrzów o 9, no to za lekko ponad godzinę. FC Barcelona podejmuje na własnym stadionie Benficę, Lizbona, najważniejszy mecz aktualnie Barcelony w tym sezonie, wszystko albo nic. Specjalnie grałem ten odcinek przed tym meczem, żeby ewentualnie po nie być w turbo tragicznym humorze, przejdźmy do meczu. Ale nie tego w Barcelonie, tylko tego w Division Rivals. Może nawet zmienimy sobie kolor dzisiejszego odcinka pod Ligę Mistrzów. Zdecydowanie lepiej, chociaż nie. Chyba taki kolor Liga Mistrzów ma, no załóżmy, że taki mają. Jest wreszcie rywal, sprawdźmy jego, skład Cristiano oraz Rafael Varan w wersji once to Watch. Ciekawe, dosyć przepłacone karty, w szczególności patrząc na formę tego klubu, no to informy może być ciężko. Jeszcze Waran chyba ma kontuzję nadal. Nadal albo miał i wrócił po niej i znowu ma, chyba tak to wygląda. Ok, dosyć agresywnie zaczynamy. Jeszcze nasza piłka, brawo kapitanie. Kapitan Leo Messi, który ma rozegrane najwięcej spotkań spośród wszystkich kart, które posiadam w tej grze. Ile tych spotkań ma? To wam nie powiem, bo szczerze mówiąc nie wiem. Ale na pewno ma najwięcej. Dwa mecze mniej ma chyba tylko Achraf Hakimi. To chyba dlatego po prostu, że miał dwie czerwone kartki, innego wytłumaczenia nie widzę Raczej para nieodłączna w FiFA 27 No i Front oczywiście, który właśnie przegrał główkę z Messi, Ale Messi to jest kozak, okej? Okay? To się nie liczy Ale ma taką sylwetkę Kesji, takiego właśnie hipopotama Strasznie, strasznie dziwna karta, ale ja lubię takie karty Tak samo jak zacząłem lubić się spele Aczkolwiek 4 i... 4? Nie, 3,5 miliona monet za napastnika, który nie ma 5 gwiazdek słabszej nogi no i jest to oczywiście zawsze polączka. Na szczęście tłumaczę sobie to po prostu tak, że w większości sytuacji tego statystyki są na tyle dobre, że i tak te sytuacje powinien kończyć. Tak jak zaraz to powinien skończyć Neymar, no chyba nie lepiej to zachowałem, ale bramkę też się nie popisał. Messi, lewa noga, zablokowany przez Christophera Kunku. nie, to jest Amavi. Duży hype na początku był na tego gościa, mam wrażenie, że trochę to z czasem opadło. Aczkolwiek nie wiem, jak Marsylia sobie radzi w Lidze Europy, czy może dlatego to opadło, bo nie idzie im tam po prostu dobrze. Cristiano Ronaldo wersji Once To Watch, to i to jest bardzo ważne do podkreślenia. Nawet gdy miał takiego Ronaldo Once To Watch, i mimo właśnie, że ma takie same statystyki jak Ronaldo w wersji zwykłej, oczywiście, to tak jakoś inaczej się gra, prawda? Jakieś takie większe zaufanie ma się wtedy do tej karty, tylko dlatego, że ma przed startem meczu inny kolor. Karta oczywiście, no Ronaldo cały czas jest takim Latynosem, nie. Mamy dużą liczbą piłkarzy się teraz mój przeciwnik broni, no nie jest łatwe trochę to. Rozszarpać Messi do pele! Virgil van Dijk tutaj na plecach. No i teraz ta długa holenderska noga z afrykańskimi korzeniami pozwoliła tę piłkę odebrać. I ponownie van Dijk, tym razem nie najlepiej. No, Messi to ma chyba największą liczbę odbiorów w tym meczu. Iwan ma takie pojedynki, to on musi z palcem w dupie po prostu wygrywać. No i na szczęście to się stało. Kapitalna piłka obez jego, teraz do Pele, którym powinienem to chyba skończyć. No i tak też się dzieje. Pele na jeden do 0 Ciekawe zachowanie rywala tym Alisonem Wybieg, potem jednak, zwątpił, że nie warto wybiegać. Wrócił do bramki, ale Pele wrócił na połowę boiska z pierwszą bramką na końcie. Odchodzi. Oj, kapitalny odbiór teraz Franka. Kesiego, nie wiem czy on strzelać potrafi. Nie był to jakiś najgorszy strzał. Ale podoba mi się podejście, agresywność tego gościa. Zdecydowanie lepiej to wygląda niż ufufany. Iwan Cordoba, kasacja Kiliana Mbappé. Już mamy taki etap gry, że doskonale wszyscy sobie zdają jak zwinnym i turbo szybkim jak na swoją rolę jest Iwan Cordoba Ale również jak na swoją pozycję jest mały No i taki dosyć łatwy do przestawienia Kolumbijczyk, ma to oczywiście swoje wady jak i zalety Ale trzeba umieć go po prostu dobrze wykorzystać, nie jest to takie Proste i oczywiste takie granie Van Wandajkiem na przykład. 64% posiadane piłki, 1,3 oczekiwane bramki. To nie powinno tak wyglądać. Mam nadzieję, że w drugiej połowie trochę bardziej jeszcze przeatakujemy gościa. No i on też zacznie wreszcie atakować. To by na pewno ułatwiło mi robotę. Świetnie, Kessie. Ivan Cordoba no w kieszeni. się w kieszeni ma Kylian Mbappę. Oj, taka piłeczka od Kessiego dosyć mocno agresywna nie ma w polu karnym wierdzile Wandajka, chyba jeszcze można było to... W takim bardziej... Echfiguristycznym podaniem do pele przekazać. Fantastyczna piłka do bapu, na szczęście marki musiał tylko lekko dziubnąć, żeby do naryma problemów nie miał, ale bramek jak nie było, tak nie ma. Cristiano Ronaldo z głowy Iwan Cordoba przegrywa. Tak prostą piłkę. No o tym właśnie mówiłem. Trzeba umieć go dobrze wykorzystywać. Wiele zmian z pola rywala, u mane. Marcos Llorente, u niego wspomniany wcześniej w odcinku Vinicius, o którym mówiłem, jak duży robi szum z ławki rezerwowych. Mam nadzieję, że to się nie potwierdzi. Pele! I bardzo szybka odpowiedź Rafael Waran zdecydowanie za daleko w tej sytuacji. Nie raju po prostu to, czego się od niego oczekuje. 2-1. Jeszcze Vinicius teraz przez szansę bardzo ładnie. Kesi w tej sytuacji powrócił, chyba trzeba będzie troszkę tą moją taktykę cofnąć, bo nie ukrywam, troszkę ją podreperowałem, żeby jednak tą bramkę na 2-1 strzelić, a nie walczyć tutaj, żeby rywal tej bramki nie strzelił Osmana Dembele O nim szczerze mówiąc trochę zapomniałem, ale również na boisku jest BAPE Kapitalna piłka Do Mane, który Który bram... <gry> o oh, wow, Sadio Mane To jest chyba Pół roku, pół roku Sadio Mane, nie wierzę co się wydarzyło teraz Mane tym razem do Pele i ta piłka też za daleka Co gość dał za zmiany? można to przywrócić jakoś on na ławkę? Jego najlepszej lewyczy, Jezus Mariusz, byłem pewny, że jest rzut karny, no szczęście Cordoba drugie bramki nie zintował. Jest 2 do 1, jest 2000 skill ratingu, bardzo ciężki mecz, rywal dobrze ustawił sobie to spotkanie, ale koniec końców musiał uznać wyższość, a ja musiałem uznać wyższość... Sadio Mane, co to było? 1927 skill ratingu, także całkiem ładnie sobie radzi w tym sezonie, 2006, no prawie mój rocznik. Nieźle to wygląda czas, natomiast teraz na spotkanie Barcelona, Benfica, mam nadzieję, że wy już w przyszłości wiecie co się wydarzyło i będzie to dobra wiadomość. Dziękuję za dzisiaj, usłyszenia w następnych materiałach.